Cześć kochaniutki Gorole, Anysy, szwarne frele i przystojne Karlusy. Rano, w czas rano, dziś odstaną trochę prędzej, bo też dnie już są inne. Trzeba prędzej stować. Jest godzina 7 z minutami i dojeżdżą do Olkusza. I zaro siodą na moje koło i będę jeździł dzisiaj na kole, ale pewnie nie, wiecie, że nie po śląsku, a po Małopolsce. Dali dalszy ciąg czerwonego szlaku rowerowego Częstochowa, Kraków, tym razem od Olkusza, bo tu skończył w Rapsztynie pod Olkuszem, czyli teraz od Olkusza i pewnie jakaś do połowy między Krakowem a Olkuszem. Także nic więcej już dzisiaj nie będę godął. No zaglądajcie i podziwiajcie te piękne tereny. Nie ma tych zamków dzisiaj, nie wiem, jeden może się trafi po drodze, ale może zaś to prędzej pójdzie ta droga. No, także do zobaczenia na trasie. Tak, i po przejechaniu kilku kilometrów dojechał do właśnie takiego, nie wiem, to chyba centrum Olkusza albo jakieś stare miasto Olkusza. I tu jest taka fajna tablica dostatnio. Tu jesteś, Olkusz. Chcę dojechać do Pięczyna, do zamku. Oczywiście jak mi się uda, ostatnio zrobił stąd dotąd, ale było strasznie trudno po lasach. Tak nie wiem, jak to dzisiaj ta trasa będzie. Do Krzeszowic, mam 26, poczuł Towice 19. Do Krakowa nie ma daleko, 61 km, ale ja robię znowu taką pętlę rowerowo przez ten rezerwat. Góra, tu kończ z Sabokami, potem przyjechać nazad. I potem następny etap już będzie koniec tu do Krakowa. Dobra, to nara, tu jakiś fajny cmentarz taki. Nie wiem co to jest, ale chyba jakiś stary bardzo cmentarz. No. A ja jadę dalej. Tam oznakowani jak na razie zarąbiste. Po dosłownie 2 kilometrach wyjeżdża się z centrum, chociaż też to jest takie jechanie dość przyjemne, fajnie oznakowane,
Także raczej się nie idzie stracić. I po 2 kilometrach, tak jak godą, jeżdżę już za Olkuszem. Według śladów dojechał do płota i nie ma, trzeba się cofnąć do jakiejś dróżki i pojechać bardziej bokiem. Tego nie przewidziałem. Pierwsze takie miejsce, gdzie można się zbamuncić. Tam jak się wyjechało z lasu, trzeba przejechać po prostu prosto, a nie ma znaku, przydałby się tam znak, no ale co zrobić, byłoby za fajnie, jakby nie było całkiem dobrze, jakby było całkiem dobrze, tak jak u nas w Polsce, non stop coś źle. Tutaj znaki są. Kędzierka by ją pomylił, albo nie zauważył znaku. Znaczy się, że albo w tym lesie trzeba prędzej skręcić w lewo, albo jak się wyjedzie z lasu, przejechać pod linią wysokiego napięcia i w lewo i tu do tego osiedla i dalej. Ten ślad jest, widzę, oznakowany. Teraz osieku kawałek taką drogą publiczną, teraz w lewą stronę, tak jak idzie szlak w kierunku Paczułtowic.
Czultowice 10, Krzeszowice 17, Kraków 53. Zawada, czyli już niedaleko. Josę tam wyleza, oczywiście bez koła, ale wyleza. Koło się tutaj koń zostawia. Mam nadzieję, że mi go nie ciulną, czy jak się to godo. Może nie tak brzydko, ale mam nadzieję, że mi go nie zakoszą. Bo nie był najlepszy pomysł. Żeby się tu spinać. Ale jeszcze 10 metrów jak dam radę, to tam wyleza. Tak.
musiał dzisiaj wyleźć na ten Giewont. Tak naprawdę to nie wiem, jak się te skałki nazywają, ale teraz, że je w Racławicach, to pewnie nie są te Racławice, co ta wojna była, ale to są Racławice w Małopolsce koło Paczułtowic, no już tak powiem 50 km od Krakowa szlakiem, bo autem bliżej. Jeszcze kąsek. Tak. Jezek prawie na miejscu. Jeszcze dosłownie kilka metrów. Tu już jest szczyt tego Giewontu. Ślisko. A ja mam ręce zajęte. Jestem! Wow! Proszę. Zajebiosa. Matki Boskiej Paczułkowskiej, jeszcze o tym nie słyszał.
ale zaraz poczekamy. Mamy to szczęście, że akurat dzwonica wypiła po pełną godzinę albo w pół do czegoś tam. Poczytamy, co to tu jest. Późnogotycki kościół pod wezwaniem nawiedzenia Najświętszej Marii Panny został zniesiony około 1510 roku, czyli stary, w konstrukcji zrębowej z drzewa jodłowego, zapewne na miejscu poprzedniego. Później około 1530 dobudowano wieżę, w XVIII wieku barokową wieżyczkę na dachu, zaś w 890-1800 zakrystię i boczną kruchtę. Wnętrze zdobi dekoracja malarska z 1800. Trzeba to obejrzeć i pomodlić się w tych nieciekawych czasach, jak wszyscy, może nie wszyscy, ale dużo ludzi, tych nawet co w niedzielę chodzą do kościoła, albo tych, co uważają, że wierzą, a nie chodzą do kościoła, odwrócili się całkowicie. Twierdzą, że to jest jakoś siła wyższa, że wierzą w jakiegoś Boga, ale nie wiem w jakiego. Ale dobra, koniec. Się wam przestanie podobać. I ja idę się w każdym razie pomodlić o spokój. O to, żeby nie poczytać tego grzechu. Za siebie i za innych. Dziesiątka różańca. Stary, widać, że bardzo stary kościół. Matka Boska Paczułkowska, pierwszy raz coś takiego słysza. Ale będziemy się modlić, co? Wszystkich nas. Trochę zboczył ze szlaku. Zresztą jak co chwila jada do klasztoru w Czernej. Nie wiem, czy tam się dowejść, ale przynajmniej na obejrza. Może tam druny mu oblica. Obejrzymy, jak to tam wygląda. A wy to tam na internecie pooglądajcie, co to jest ten klasztor w Czernej, sanktuarium Matki Boskiej Szkapleżnej. Następne sanktuarium. From the first time I set my eyes on you, I didn't know from the start. I didn't know how you turned my life around, or how in love I'd be with who you are. But you showed me what it means to be loved. The way you touched me, hold me quietly, you're everything I am not. And when I have you in my arms, I feel undone.
So in a long way, I've come to say I love you. Well, every day I open my eyes next to you. Is a day I'm grateful for, because this thunderstorm of who I am, well, needs a strong woman, and that's who you are. So we'll start today and build our world together. The way we love is the way we will stand. And I know, yes, I know, I will last the stormy weather. Just as long as I got you. Touch me, hold me quietly. You're everything I am not. It's when I have you in my arms I feel undone. So in a long way I've come to say that you showed me what it means to be loved. The way you touch me, hold me quietly. When I have you in my arms, I feel undone. So in a long way, I've come to say I love you. It's in a long way, I've come to say I love you. It's in a long way, I've come to say I love you. You've been down this road for far too long. He left your love behind, but still you keep on crawling back despite the pain inside. 'Cause all that I want is for you to be happy. Well, give me a chance to show that you can be. Well, open your eyes and see the way I see. 'Cause all that they say a thousand words, I've heard them all before. The ones who love the most. Tu się kończy dzisiejsza moja przygoda ze szlakiem Orlich Gniazd. Dalej ten szlak prowadzi tam. A taka ciekawostka, jeżeli ktoś oglądał mój film R4, odcinek z Oświęcimia do Krakowa, to w ta strona, tu jest ten stary R4, ta droga 66, jak w Stanach. Popatrzcie, jak ona tu jest już słabo widoczno, zapomniano. Zamek Tenczyn, dojazd asfaltem 3 km, zamek Tenczyn, przejście przez las 0,5
kilometra Olkusz 31, czyli telach zrobił z Olkusza. Tu jesteś, tu. No, zaraz będzie zamek Krzeszowice, stąd rzek wyruszył. Poprzedni był stąd dotąd, czyli tu, Tela, dzisiaj zaś Tela, no ostatnio było gorzej. A przed tym było dwa razy Tela, ale w jedna strona. Także jadymy na zamek i spadki, jak to gadają cesaruki, no. Że się na spinę po tych górkach tam i nazad była druga asfaltowo 3 km i tu przez las 500 metrów nawet to jest zaznaczone jako podejście z rowerem, ale nie z moim, a mogę jechać tam dookoła, chociaż Peruliny już pode mną, podobno to są lepiej zachowane i największe na Jurze Tylkowsko-Częstochowskie. O, Wawelu oczywiście. Tam już go widać, tego smoka. Mam nadzieję, że to już końcówka. Matko, na Heleń 20%. Jeszcze jakieś drzewa się ogrywa. A to się nie pomogło. To pomogło. Kasa nieczynna. Kierunek zwiedzania. Dobry. Proszę. Jeszcze. Co najmniej turysty. Bardzo się czekał, tylko sobotę i niedzielę. To może jako fotoreporter. Nie, nie, nie. Ta budowa trzeba opuścić obie. Dobra.
i teraz już nie wyjada. No i wioza. Wjechał, nie wjechał. You want me to wake up, but I'm strangled in my sleep. You want me to shape up, but in my dreams I found relief. You want me to wake up, but I've been out for so long. Got plugs in my ears, got plugs in my soul. I want you to wake up, but you struggle in your sleep. I want you to shape up, but in your dreams you feel relief. I want you to wake up, but I've been up for so long. Got plugs in your ears, plugs in my soul. Got blood in your ears and in your soul.